Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan, serwis testowy MediaTester. Mamy przed sobą trzy smartfony Alcatela. Jest to Alcatel OneTouch Pop C5, C7, C9. Ten tutaj ostatni jest to smartfon z wyświetlaczem IPS, dlatego też pewnie kąty będą tutaj najlepsze. Te dwa tutaj. W teorii są to takie same wyświetlacze, ta sama rozdzielczość i niczym się innym nie różnią oprócz wielkości 4,5 cala, 5, a ten już 5,5 cala. Wszystkie wyświetlacze są wyłączone automatyczne jasności i włączone na maksimum. Zobaczcie, jak się to prezentuje. Jeszcze raz powtarzam, od lewej C5, pop C5, pop C7 i pop C9. Tu możemy sobie zobaczyć kąty. Po prawej stronie od razu widać różnicę na korzyść IPS wyświetlacza. Ja tutaj może wydłużę czas na 5 minut, tak będzie łatwiej. Ok. I tutaj od razu widać teraz, jak to się prezentuje, jeżeli chodzi o kąty widzenia. IPS znacząco przeważa nad wyświetlaczami, które IPS, czyli in-play switch, tej funkcji po prostu nie posiadają. Jak widać, najjaśniejszy jest tutaj IPS po prawej stronie, jednakże C5 też jest dosyć jasna w stosunku do C7, która wydaje się być najciemniejszym ekranem ze wszystkich. Sami widzicie, pod różnymi kątami sprawdzam, jak to się prezentuje. No to myślę, że tyle. Każdy już widzi, że wyświetlacz IPS jest po prostu najlepszy. Potem, czyli C9, następnie C5 i C7 na ostatnim miejscu jako najciemniejszy wyświetlacz. Ok, myślę, że to tyle. Wystarczy. Jak będziecie mieli jakieś pytania względem tych trzech smartfonów, to oczywiście obserwujcie nasz kanał MediaTester na YouTubie, jest tam sporo różnych poradników. Na pewno znajdziecie dużo odpowiedzi względem tych trzech smartfonów, jeżeli będziecie zastanawiać się nad kupnem któregoś z tych trzech. Pozdrawiam.